Dzień dobry, witajcie. W tym odcinku opowiemy o nowym preparacie, stosunkowo nowym, bo, bo od miesiąca na rynku. Tym razem pod marką NutriVie. Jest to bratni produkt preparatu, który w zeszłym roku miał swoją premierę. PhysioSport, produkt, który stworzyliśmy z myślą o wspomaganiu regeneracji naszego aparatu ruchowego chrząstek, stawów, wszelkich procesów regeneracyjnych, które, które tam zachodzą. Natomiast dzięki temu, jak został stworzony, dzięki temu, że jest to preparat multifunkcyjny, działający w jego, jego substancje tutaj, które użyliśmy, z których skorzystaliśmy, działają w synergii, to okazało się, że, że przynosi ulgę w wielu, wielu innych procesach ale też dzisiaj został już okrzyknięty takim preparatem, który jest świetnym kosmetykiem działającym od wewnątrz, gdyż panie donoszą nam, że jakość skóry im się poprawia, paznokci i włosów. Dzisiaj skupimy się na, na tym bratnim, siostrzanym preparacie, na, na, na Holistiku, Założenia tego produktu były podobne jak w przypadku Fiziosporta. Nie chcieliśmy tego pro, pro, produktu pakować w kapsułki, bo wyobraźcie sobie, ten wcześniej wspomniany produkt zawiera tyle substancji czynnych, że gdybyśmy chcieli um, zapakować te substancje czynne do, do kapsułek, to, to musielibyśmy łykać tych kapsułek jakieś 6 do 8 dziennie, bo tu mamy ponad 3600 mg. E, różnego rodzaju wysokosnażonych ekstraktów. Tu mamy 2800 mg, czyli to odpowiada mniej więcej e, no, przynajmniej 5-6 kapsułką. E, dlatego ta forma e, saszetki daje też o wiele większe możliwości, bo, bo m, spożywacie jednego drinka w cudzysłowie, i on daje Wam efekty działania już na bardzo wielu e, płaszczyznach. Marka Nutriwi i preparaty, szczególnie te, te tworzone w ostatnich latach, są, są tworzone w ten sposób, żeby mm, dawały o wiele, wiele lepszy efekt niż e, spożywanie każdej z tych substancji oddzielnie. E, wyobraźcie sobie y, spójrzmy taka metafora. Spójrzmy na branżę motoryzacyjną. Kiedyś samochody, na przykład taki samochód, który miał 2 litry pojemności, on miał maksymalnie 100 koni mechanicznych. Teraz Technologia, rozwój technologii w dziedzinie motoryzacji sprawił, że z tego samego, z tej samej pojemności jesteśmy w stanie dzisiaj uzyskać nawet 300 koni mechanicznych. I tak tworzone są preparaty marki Nutriwi, że z połączenie rozwiązań określonych, połączenie określonych ekstraktów, bazowanie na, na najnowszych badaniach naukowych, co nieustannie czynimy, sprawia, że możemy e, znacznie większy efekt uzyskać, tak jak właśnie w motoryzacji wcześniej to było 100 koni, dzisiaj z tego samego Technolodzy są w stanie uzyskać 300 koni mechanicznych. I NutriVie jest właśnie takim rozwiązaniem. Zaprosiliśmy dzisiaj do, do studia kolejnego z ekspertów, ekspertkę, farmaceutkę, doktorantkę na, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katarzyna Adamiak. Zapraszam do wywiadu. Kasiu! Opowiedz nam na wstępie, jakie były podstawowe założenia przy, przy tworzeniu tego, tego, tego preparatu. Ja go wezmę, żebyśmy wiedzieli, go, tak, o którym tak. mówimy. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że żyjemy w czasach wysokiego uprzemysłowienia, gdzie nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości witamin i minerałów z żywności. E, oczywiście tutaj ważne są e, odstępy między tymi posiłkami, prawidłowe nawodnienie organizmu, no i oczywiście aktywność fizyczna, z tego nie możemy zrezygnować, e, aby nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Natomiast są substancje, e, które trzeba suplementować, ponieważ nasz organizm sam ich nie wytwarza. Mówię tutaj o e, antyoksydantach, przede wszystkim o witaminie C, a także o adaptogenach. E, Pytałeś o zarys e, tutaj tego, e, tego projektu, i jak to wyglądało, jak dobieraliśmy składniki. Mhm. Przede wszystkim chcieliśmy, żeby odbiorcą było szerokie grono, mhm. szerokie grono konsumentów. E, I tutaj e, dzięki temu, że użyje, użyliśmy synergistycznie działających składników, które wspierają nie tylko nasz układ odpornościowy, ale też układ krwionośny, układ nerwowy, czy też poprawiają pracę wątroby, no jesteśmy w stanie tutaj zaproponować taki preparat, który będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie tak naprawdę wszystkich konsumentów, z uwagi na to, że można go brać cały rok i wspiera on nasz organizm na poziomie komórkowym. W naszym organizmie no, dziennie dzieje się ponad milion, miliard tak naprawdę procesów biochemicznych, metabolicznych. E, I dzięki właśnie tym adaptogenom i tym antyoksydantom e, jesteśmy w stanie zachować takie prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu na poziomie komórkowym. No właśnie, wiesz, bo to, to jest taka, taki ciekawy wątek. Mm, dzisiaj jest taka moda na to, żeby stosować monosubstancje. I mówi się, ta i ta substancja jest tak. najlepsza, bo ona robi to i to. A bardzo często jest tak, że człowiek, no tak jak jest w przypadku zbilansowanej diety, w przypadku pożywienia wiemy o tym. Dietę musimy zbilansować odpowiednio. Natomiast w suplementacji producenci, dystrybutorzy prześcigają się i mówią, że to jest najlepsze, a tamto jest najlepsze, a taka substancja czyni cuda. A przecież organizm potrzebuje, um, organizm jest nauczony, żeby czerpać z wielu roślin, żeby czerpać z ekstraktów. E, tak, jak w pożywieniu, mm, tak, i tak, połączenie wielu różnych źródeł tych dobroczynnych substancji mm -hmm. daje o wiele lepsze efekty niż stosowanie jakiejś konkretnie jednej substancji. Tak, zgadzam się zdecydowanie. Tutaj poruszyłeś ważną kwestię, pochodzenie. Mm -hmm. e, nasz organizm jest przystosowany do um, dostarczania z żywności substancji pochodzenia naturalnego. Mm -hmm. Teraz mamy na rynku bardzo dużo substancji, suplementów, e, które zawierają właśnie składniki pochodzenia syntetycznego. Mm -hmm. No, jakaś część przedostanie się do organizmu, natomiast y, nasz organizm jest nastawiony na to, aby czerpać z natury. W mm -hmm. związku z tym e, ten preparat jest zbudowany, e, złożony z substancji pochodzenia naturalnego, e, co również poprawia wchłanialność tych substancji. Mm -hmm. No tak, no bo chociażby połączenie tutaj e, kurkuminy 95% tak. w tym ekstrakcie Wskazujmy. z piperyną, która, jak mm -hmm. wiemy, no, do ba badań, to nie tylko doniesienia badań jest mnóstwo na ten temat. Różne badania mówią o różnych wnioskach. Niektórzy mówią, że, że 20-krotnie jesteśmy w stanie poprawić wchłanialność kurkuminy, jeśli dodamy tam piperynę, tak. Nie pieprzu, tylko substancję mm -hmm. aktywnych tak z pieprzu czarnego. To jest bardzo mało tej piperyny z pieprzu, więc trzeba tak naprawdę przetworzyć dużo, żeby pozyskać tą substancję aktywną. Niektóre źródła, wraca, wracając do, do, do poprawy wchłanialności, mówią wręcz, takie badania widziałem, że 54-krotnie jesteśmy w stanie. Poprawić tą wchłanialność kurkuminy dzięki, dzięki małżeństwu piperyny w preparacie. Dobrze, a no, tworzyliśmy ten, ten preparat z myślą w pierwszej kolejności, żeby był taką, takim no, potężnym narzędziem do, do poprawy naszej, naszej, naszych zdolności odpornościowych. tak no, Teraz idzie jesień. Mnóstwo ludzi choruje wokół. Ale tak naprawdę naszą, o naszą odporność musimy dbać cały rok. Tak, prawda? Zgadza się. Odporność. Dobrze. Czyli tutaj mówimy tak o antyoksydacji. Tak. tak. E, ten preparat jest silnym antyoksydantem. Co jeszcze? Co jeszcze? Zawiera adaptogeny, m.in. astaksantynę. Mhm. Astaksantyna również tutaj należy zaznaczyć, że też jest silnym antyoksydantem. Będzie ona redukować skutki stresu oksydacyjnego, w związku z czym będzie poprawiać funkcjonowanie właśnie procesów metabolicznych i biochemicznych, które dzieją się w naszym mhm. organizmie. Mało tego, też należy zaznaczyć, że <laughs> będzie ona Normalizować działanie cholesterolu, mm -hmm. LDL we krwi oraz mm -hmm. glukozy, cukru we krwi. Tak. Mm, tutaj, jak sama nazwa wskazuje, adaptogen będzie ona nam poprawiać samopoczucie, mm -hmm. będzie nam podwyższać próg stresu. Nie będziemy tak mocno podatni na jakieś takie stresogenne sytuacje. Mm -hmm. No i można tutaj śmiało powiedzieć, że będzie ona zapobiegać powstawaniu chorób somatycznych, mm -hmm. które właśnie mają podłoże głównie stresogenne. Także oprócz antyoksydantów mamy tutaj adaptogeny, mamy także substancje, które będą poprawiać pracę wątroby. Mówimy tutaj o grzybach, tutaj akurat o grzybie z rodzaju Majtake. Obok właśnie tej poprawy odporności będzie on również poprawiać funkcjonowanie układu krwionośnego, z uwagi na to, że będzie działać antyagregacyjnie. Czyli będzie zapobiegać miażdżyce. Powstawaniu blaszek miażdżycowych w naszym układzie tak, krwionośnym. Mhm. Ja też czytałem o, o takich badaniach prowadzonych w oparciu o kilka z tych substancji, które tu, mhm. tutaj zawiera ten produkt, które wręcz mówią, że jesteśmy w stanie codziennie stosując tego typu preparaty właśnie zawierające część z tych substancji, tak, mówię o tak, części, tak. które są tu zawarte, to jest znacznie więcej, wręcz poprawiać przepływ krwi, czyli, czyli tak naprawdę te blaszki mięśniowe, które się już tam utworzyły, jesteśmy w stanie je. No, niwelować, zmniejszać. Tak, tak, to się zgadza, tak. bo one się zlepiają, jeżeli tutaj mhm. ten układ krwionośny źle funkcjonuje, a tutaj zabezpieczamy właśnie temu sklejeniu się mhm. tych elementów morfotycznych i przez to właśnie mamy ten efekt antyagregacyjny, mhm. czyli e, przeciw tworzeniu się tych blaszek miażdżycowych. Blaszek miażdżycowych. Tak, to jest tak. potężny problem dzisiaj, proszę Państwa. To jest choroba cywilizacyjna. No, choroba cywilizacyjna, z którą, z którą dzisiaj znacznie więcej ludzi się zmaga. Bo, bo mówi się w zależności od, od, od miejsca na naszym świecie, ale mówi się, że nawet jedna trzecia ludności dzisiejszej, dzisiejszego świata ma lub będzie miała problem potężny problem z układem e, krążenia, więc, więc układ krążenia to jest kolejny taki element tak. przypomnijmy odporność, e, układ nerwowy, czyli poprawia, poprawa jakości życia na co dzień, e, układ krążenia czy coś jeszcze? Tak, tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że nie tylko nie tylko właśnie grzyby z rodzaju mają właśnie agaricus, agaricus czy rejsi, Pieczarka tak zwana, brazylijska tak. to jest Agaricus, prawda? Tak, tak zgadza się. I rejsi, dość znany, już w tej chwili stosowany w niektórych dobrych suplementach na rynku. Tak. My tak. tu mamy aż trzy. Tak, i tutaj właśnie one skupiają się na poprawie funkcjonowania układu krwionośnego, mhm. a również. Warto zaznaczyć też, że znajduje się tam też ekstrakt z borówki czarnej. Mhm. I on właśnie jest bogaty w witaminy, witaminę C, witaminę z grupy B, ale także kwas elagowy, który jest silnym antyoksydantem także. Czyli tutaj widzicie Państwo synergię. Na każdym, mhm. tak naprawdę przy każdym składniku można, można tutaj to powiedzieć. Mało tego, ten ekstrakt z borówki dzięki zawartości antocyjanów, które są polifenolami, poprawia widzenie. Mamy też wiele preparatów na rynku tylko i wyłącznie zawierającego ekstrakt z borówki, czernicy, no i tutaj też jest regulacja poziomu cukru we krwi. Więc kolejna choroba cywilizacyjna, jaką jest mocno z układem krążenia tak, później, tak, no bo, tak, no bo dzięki temu nie... Mniej tak. tych blaszek mięśniowych mhm. się tworzy, a z drugiej strony tutaj zmniejszamy poziom tych blaszek mięśniowych tak. dzięki substancjom tu zawartym, o tym mówiliśmy. Mhm. To znowu mamy, widzicie, taką, taką synergię działania. No dobrze, jeszcze, a coś powiedziała o kolagenie, który tutaj zastosowaliśmy, okej, okay, to jest wyjątkowy mhm. rodzaj kolagenu, e, też w wyjątkowej dawce, bo tutaj mamy Mamy y, około 600 mg w jednej saszetce tego kolagenu liofilizowanego, tak, a jak wiemy, liofilizat jest o wiele skuteczniejszy tak. niż hydrolizowany kolagen, bo, bo zachuje, zachowuje swoją y, y, aktywność zawartych tam substancji. No Tak, mówimy o kolagenie zysku ryb, a przecież... To nie jest sam kolagen, tam jest szereg białek różnych w tych, ja w tych skórach, więc mhm, tak. znamy zdolności regeneracyjne skóry rybiej, no bo przez ta ryba żyje w agresywnym środowisku, głęboko jest poddana potężnemu ciśnieniu pod wodą, więc, więc to, tak naprawdę to jest więcej niż kolagen. Tutaj mamy tego liofilizowanego kolagenu mhm. odrobinę mniej, około 300 mg, jeśli dobrze pamiętam, tutaj mamy. No i po co ten kolagen w tym produkcie? Kolagen jest podstawowym białkiem macierzy chrząstki, a także całej tkanki łącznej. I dla zobrazowania, gdzie on się znajduje w naszym organizmie, to przybliżę tutaj, jak można go podzielić. Właściwie tkankę łączną. Tkankę łączną można podzielić na właściwą, szkieletową, krew oraz tkankę łączną tłuszczową. Cały czas się uczy. E... <laughs> tak, i tutaj, jeśli chodzi o tkankę łączną, właściwą, no to można tutaj ją z kolei również podzielić na zbitą, zarodkową, mm -hmm. komórki tuczne, ale tutaj już nie będziemy aż tak głęboko w szczegół wchodzić. <laughs> Natomiast, tak dla zobrazowania, tak mamy tutaj nawet fibroblasty, są zbudowane tak mm -hmm. z włókien kolagenowych plazmocyty, histiocyty, tak naprawdę w całym naszym organizmie okay. ten kolagen występuje i suplementując właśnie w odpowiedniej formie, bo tak jak wspomniałeś, bioaktywnej, mm -hmm. dzięki właśnie technologii leofilizacji, jesteśmy w stanie nie tylko poprawić e, chociażby wygląd włosy, skór, e, skóry mm -hmm. czy, czy paznokci, e, ale także wspomóc ten nasz organizm na zupełnie zupełnie takim e, molekularnym poziomie, mm -hmm. e, i dzięki temu właśnie te wszystkie mm, reakcje biochemiczne mogą prawidłowo funkcjonować, bo nasz organizm również jest narażony no, na wiele czynników, chociażby e, stres, mhm. e, może spowodować zaburzenie tych reakcji. E, I jeżeli będziemy tutaj dostarczać odpowiednich substancji e, i no, pomagać po prostu temu naszemu organizmowi, e, to na pewno odwdzięczy nam się w taki sposób, że e, po prostu będziemy i się lepiej czuć, będziemy zdrowsi. No i warto zawsze, ja tak uważam, działać profilaktycznie i lepiej zapobiegać niż leczyć. No to, to takaś, wiemy, że, że kolagen to nie tylko uroda, wiemy, że kolagen to też aparat ruchu, po to stworzyliśmy między innymi mm -hmm. ten, ten preparat Fizosport, ale e, kolagen występuje również w wielu, wielu innych miejscach, to tkanka łączna w na naszym organizmie i tutaj zastosowaliśmy te peptydy kolagenu Rubiego e, między innymi po... Bo jakie korzyści chcieliśmy no, Chociażby, uzyskać. Tak, e, tu e, zgadzam się. Też jeśli chodzi o błony śluzowe, mm, tutaj no nawet były badania w tym kierunku mm -hmm. e, przeprowadzone, e, na ten, e, mówiące o tym, że e, te błony śluzowe są wzmacniane przez ten kolagen. Mm -hmm. I dzięki temu mniej patogenów może dostać się e, po prostu do naszego, do naszego organizmu. organizmu. Tak. Przez hmm. błony śluzowe, tak. to jest logiczne. Tak. Co jeszcze, jakbyś wymieniła taką mm. drugą ważną korzyść? O jelitach coś słyszałem. Okej. Okay. Jeśli chodzi o jelita, to można powiedzieć, że są one naszym drugim mózgiem, mhm. czyli też odpowiadają w bardzo dużej mierze za odporność. No i tam również jest substancja międzykomórkowa, która jest zbudowana z włókien kolagenowych, mhm. więc również następuje tutaj wsparcie naszego organizmu i odporności. Wsparcie odbudowy ścianek jelita, przez co. Na przykład, no bo wiemy przecież, że mhm. bardzo przez jelita, jest bardzo przez ścianki jelit, wchłaniamy substancje odżywcze, które kosmiki, są nam niezbędne tak. przez koski jelitowe. I tutaj ten kolagen też stanowi niezbędną, um, niezbędną substancję do budowy tych, tych ścianek. Więc to jest taka jedna, jedna z tych, tych korzyści, które tutaj zastosowaliśmy. Ja, ja myślę, że, że, że drodzy Państwo, to, to, to wszystko w tej części. Widzicie znowu synergię działania wielu, wielu substancji, podana w odpowiednich stężeniach, w odpowiedniej ilości e, i dodatkowo do tego e, pyszne. Świetnie, świetnie smakuje. Preparat multifunkcyjny, jesteśmy z niego dumni. E, nic tylko korzystać. Zapraszamy. E, dziękujemy Katarzynie Adamia. Dzięki dobra. Kasiu. E, do miłego do widzenia.